Witam Was w kolejnym odcinku z gry K-Point Ski Jumping. Standardowo, jak zwykle, zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę, jeżeli Ci się podobają odcineczki z tej gry. No i co, może zaczniemy sobie od treningu? O, jeszcze możemy tutaj sobie coś pójść. W siłę mentalną sobie pójdziemy może? No i trening na K120, zaczniemy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Rozpoczynamy nowy sezon dzisiaj. Także ten sezon już mam nadzieję, że się uda wygrać. Uwaga, pierwszy skok. Chyba niezłe wyjście z progu. Ej, coś mi się tam dziwnego stało w powietrzu. No i ładny skok w sumie, 117,5 metra. Elegancko. Confederate Summer Cup, proszę Państwa. Zaczynamy Summer Cup. Dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, nie, zrobimy sobie tutaj tą skocznię Wisłę, Frenstadt do Stamps może, albo ewentualnie Trondheim. No i lecimy. Kasa się zbiera. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie już wszystko pójdzie dobrze. No w poprzednim niewiele brakło. No ale już by się przydało tutaj wygrywać przecież. O, tutaj rozgrzewa się ktoś, mamy ciężkie warunki. Deszcz pada, ale wiatr pod narty. Dobra, to nie są może ciężkie warunki, uwaga. Wydaje mi się, że troszkę za wcześnie, ale może być dobry skok, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, 100,5 metra, ale dopiero 15 miejsce, no tak. Zobaczmy kolejny skok. Teraz wiatr w plecy na całej długości, jeszcze troszkę później się tu trzeba wybić. I uwaga. No nie wiem. Mi się wydaje, że to było dobre wyjście z progu, ale może mi się tylko wydaje. O, 100,5 metra, ale dobre wyjście z progu było. I mamy pierwsze miejsce. Jeżeli pierwsze zawody wygramy, to na pewno będzie dobry start. No i teraz w pierwszej fazie tylko wiatr pod narty. Zobaczmy, co z tego będzie. Jest zielone światło. Uwaga. Uwaga. Teraz chyba za późno. Teraz chyba delikatnie spóźniłem. No i przed zieloną linię. 69 spóźnione. Aj, ale drugie miejsce. Nie jest źle, nie jest źle. To nie jest jakiś tragiczny start. Od razu lecimy z kolejnymi zawodami. Fajnie, że szybko te zawody mogą lecieć. Zresztą się coś długo ładuje, ale nieważne. I uwaga. Może te zawody się uda wygrać. Do punktu HS raczej się nie uda tutaj dolecieć. Chociaż jak były warunki, bardzo dobre, perfekcyjne odbicie. Uwaga. Chyba było dobrze teraz, chyba było dobrze. Jej, ledwo to wylądowałem. 102,5 metra, świetny skok. Bardzo ładny skok w kwalifikacjach, byle tak dobrze też było w zawodach. Na całej długości mamy wiatr pod narty. Może coś z tego być, ale wcale nie musi. Uwaga. Nie no, spóźniłem. Kurczaki. Spóźniłem niestety wyjście z progu i dość znacznie. 93 metry tylko. 20 miejsce, ajajaj. Mam problemy z tym wyjściem z progu. Raz za wcześnie, raz za późno, raz za średnio. Nie no, za średnio to może nie ma. I kolejny skok finałowy, czy nadrobimy coś? Za wcześnie, teraz za wcześnie znowu. Ale dosyć ładny skok, 81,8. 15 miejsce, niezbyt dobrze. Niezbyt dobrze, widzowie. Lecimy sobie na trening, trzeba dużo trenować. A idziemy sobie na mamuta. Harachów. Czy nam się w końcu uda skok tutaj na mamucie? Jest dosyć dobry wiatr pod narty, jest zielone światło. I skocznia mamucia, widzowie. Uwaga. Nie wiem, czy to było dobre wyjście z progu, możliwe, że tak. Jest, przytrzymuje nas tu w powietrzu, trochę w okolicach zielonej linii. Ładnie, ładnie. 189 metrów, wyszedł nam trening. Lecimy z Wisłą, lecimy z Wisłą. Zobaczymy, jak tutaj będzie właśnie w Wiśle. Czy dałoby się tutaj wygrać? Na pewno, bo to Polska. Uwaga, czy już pamiętam tą skocznię? Chyba nie za bardzo. Znowu Dawid Kubacki się rozgrzewa. Bardzo dobry wiatr pod narty na całej długości. Szkoda, że w kwalifikacjach. Wow, nie wiem, co to było za wyjście z progu. Za późno, za wcześnie, czy dobrze? Za późno, zdecydowanie za późno. 123 metry. 21 miejsce.
troszkę wcześniej się muszę wybić. No jest trochę tego wiatru, można z tego odlecieć, nie powiem. No i zielone, dawać mi zielone światło, jest zielone światło, elegancko. I uwaga. Troszkę lepsze chyba wyjście z progu, ale tym razem było na pewno za wcześnie, ale jest daleko za zieloną linię. 128,5 metra i 12 miejsce dopiero. Kurczę, trzeba się rozgrzać, ale mam nadzieję, że niedługo kupimy jakiś nowy sprzęt i będzie się dalej skakało. Może w następnym już odcinku. Pójdziemy sobie może do sklepu zobaczyć, ile to wszystko kosztuje jeszcze raz. O, teraz piękny skok, teraz piękny, wyśmienity skok. 132 metry, drugie miejsce. No i o takie skoki nam chodzi. Gdyby w pierwszej serii był tak wspaniały skok, to wiecie. O, sponsora mamy. Dobra. Muszę wygrać Confederate Summer Cup. Bierzemy. Bierzemy oczywiście tego pierwszego sponsora, bo nie jesteśmy jakimiś prograczami. Zobaczmy sobie do tego sklepu, jak to tu wygląda scenowo. Mamy już 61 tysięcy. No na coś. O kurczę, już nas stać na kask z Red Bulla? Nice, nice, na jakieś narty. Ej, dobra, to w następnym odcinku coś kupujemy w takim razie, widzowie. A tymczasem jeszcze Wisła. Zobaczmy, jak w Wiśle będzie. Jeszcze treningi muszą być. Oczywiście. HS-134, raczej się tam nie uda dolecieć, ale jest wiatr pod narty. Także spodziewajmy się jakiegoś dobrego skoku, jeżeli oczywiście wyjście z progu będzie dobre. A chyba było dobre. Jest wysoko, jest bardzo wysoko. Jest za zieloną linię, myślałem, że będzie troszkę lepiej, 132,5 metra. Drugie miejsce. Możemy oczywiście objąć prowadzenie. Jak najbardziej. Jest wiatr pod narty też na całej długości. Zielone światło, ale mgła. Duża mgła teraz. Chyba niezłe wyjście z progu. Jest nawet wysoko. Jest bardzo wysoko. Aj, ledwo to wylądowałem. 128 metrów. Siódme miejsce. Kurczę, przecież wszystko było niby ok, a tu dopiero siódme miejsce. I skok finałowy w Wiśle. Tylko w ostatniej fazie mamy wiatr pod narty. Także warunki niesprzyjające. I to słaby. Wyjście z progu ciężko mi teraz twierdzić. Dobre chyba, bo jest wysoko. No i teraz świetny skok. 129,5 metra. Drugie miejsce, cały czas drugie miejsce. No nie ukrywam, że wolałbym pierwsze miejsce. Idziemy na trening. Na K120. Może następny trening na K90 sobie zrobimy. Żeby nie było, że tylko na takich większych skoczniach te treningi są. Dawać zielone. Jest zielone. Czy będzie kolejny udany trening? Całkiem możliwe. No dosyć ładny skok, 124 metry, trening myślę, że udany. Lecimy z kolejnymi zawodami, Frenstad. Jak tutaj będzie we Frenstad? Zaraz się wszystko okaże. I w końcu się uda wygrać zawody. Zapraszam oczywiście do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli do tego momentu dotarliście. Muszę czasami przypominać, bo mało łapeczek dają, jak nie przypominam. Na przykład, no kurczę, jakby tak każdy dał łapkę. Mam na przykład 1000 wyświetleń pod filmem, to 1000 łapek, wiecie ile to jest? Milioner łapkowy. Ajajaj, słaby skok, 91,5. Są kwalifikacje, niski poziom widzę, jak 17 miejsce, myślałem, że będzie dalej. No i uwaga, czekamy na zielone. Jest zielone światło. Także jest dobrze. Ale to miało sens. Troszkę za wcześnie, ale jest za... No za wcześnie wylądowałem to przede wszystkim. Ale jest pierwsze miejsce, tutaj mamy niski poziom w tych zawodach. Może się to uda wygrać, może się uda. Wiatr w plecy w ostatniej fazie 1-1, chociaż wiatr w plecy, no 0 metra na sekundę, to nie wiatr w plecy. W ostatniej fazie mamy pod narty za wcześnie, Bart, nie leć! Kurde, musiałem to zepsuć, 90 metrów. Trzecie miejsce, mogło być pierwsze oczywiście w tych zawodach. Ale nie wyszło. No i co, myślę, że sobie Frenstad zrobimy. Nie wiem, czy tam jeszcze zrobić, może w następnym odcinku już. No to jeszcze sobie zrobimy Frenstad.
zrobimy sobie może jakiś trening. I to będzie taki krótszy odcineczek, nie wiem ile tam, z 10 minut wyjdzie. Ale K-pointski jumping niewiele osób ogląda, także jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to napisz tajny kod w komentarzu, na przykład, nie wiem, zupa pomidorowa. Będę wiedział, ile osób tutaj ogląda te odcinki tak dłużej. O, ładnie, ładnie teraz. 100,5 metra będzie pierwsze miejsce. Także kto dotarł do tego momentu, to łapka w górę i zupa pomidorowa pisze na czacie. To przypnę serduszko wtedy, jak ktoś napisze zupa pomidorowa. Okej. Zielone światło. Pierwsza seria, mgła. Wow, nic nie widzę. Za wcześnie się wybiłem, na pewno. Jest okolice zielonej linii, 100 metrów. Siódme miejsce, możemy to nadrobić, jak najbardziej to jest do nadrobienia. Zobaczmy, czy się uda. Jest, są do tego warunki nawet. Tylko tam na dole, troszkę w plecy. Uwaga. Lepsze wyjście z progu. I... no i ładny skok daleko za zieloną linię, 99 metrów, wygrywamy! Wygrywamy przynajmniej te ostatnie zawody w generalce, drugie miejsce ze stratą 10 punktów, także nie tak źle. No i w końcu, za to się dostaje już hajs za takie pierwsze miejsca. Idziemy sobie na trening na K90 jeszcze na koniec. Oby ten trening także był udany, zobaczmy. Dawać zielone, jest zielone światło. I czy będzie dobry skok? Niezłe wyjście z progu. Chyba. Nie, no upadek. Myślałem, że jeszcze mogę lecieć. Dobra. Trening na K90 niestety nieudany. Dzisiaj trochę krótszy odcinek. W kolejnym tutaj sobie zrobimy dotąd. Stamstrąd, Heimrasnow, Klingenthal. A ja się z wami żegnam. Oczywiście zapraszam do stawienia subika, łapeczki w górę, jeżeli chcesz więcej. Kto dotarł do końca, zupa pomidorowa pisze. No i do usłyszenia.